Hello, hello, good morning. So today is our next lesson during which we will find out what is going on in Iggy's life. Więc będziemy mieli, co tam się u Iggy'ego dzieje dalej. Ostatnio nie było zbyt fajnie, no bo te jego eksperymenty trochę jakoś nie funkcjonowały zbyt dobrze. Ok. So please open your books on page 50. Ale zanim przejdziemy do tego tekstu, to mamy zadanie quick check, które jest związane z tym, co robiliśmy na ostatnich lekcjach. Czyli uwaga. Popatrz na włosy Imogen, posłuchaj nagrania, wstań za każdym razem, gdy usłyszysz słowa opisujące jej włosy. Czyli jakie ona ma włosy, słuchajcie. Na pewno długość to short. Rodzaj, myślę, że to będą straight i jasne fair. Czyli jak usłyszycie to słowo, to szybko trzeba wstać. Więc można się w ten sposób pobawić. Uwaga. Włączam. CD 2, track 10. Long hair. Short hair. Curly hair. Straight hair. Brown hair. Red hair. Wavy hair. Fair hair, black hair, grey hair. Okej. Tak więc słuchajcie, mamy różnego rodzaju włosy. Imogen ma short, straight i fair. Grammar presentation. Przeczytaj czwarty odcinek komiksu i posłuchaj nagrania. Popatrz na czwartą ilustrację i powiedz, jak się czuje Imogen, dlaczego. Więc posłuchajmy, co oni tutaj teraz wykombinowali, ten nasz przyjaciel, Iggy the Inventor. Czy tym razem udał się mu ten magiczny wynalazek? 211. CD 2, track 11. Iggy the Inventor. Episode 4, A Big Mistake. My new robot is very clever. Has he got a brain? No, he hasn't. He's got a big computer in his head. Robot, I want you to find Imogen. She's my beautiful wife. She's got short, fair hair. Has she got curly hair? No, she hasn't. Has she got straight hair? Yes, she has. One, two, three, go! This is Imogen, your beautiful wife. She's got short, straight, fair hair. And? I'm not a scarecrow. Your robot hasn't got a brain, Iggy. But now it has got a nice hat. Help! What's happening? What a disaster! Imogen isn't happy. Robots aren't a good idea. Bo, tak mi się porąbało. Czy ty jesteś ubule? To? Tu. Chodź. Bubu. No co? Okej. Mamy glossary, czyli ten taki słowniczek. Brain to mózg. Scarecrow, strach na wróble. Chociaż crow to akurat wrona. Więc no... U nich trochę inaczej to się nazywa. I wife, żona.
I teraz uwaga. My new robot is very clever. Has he got a brain? No, he hasn't. He's got a big computer in his head. Mój nowy robot jest bardzo mądry. Czy on ma mózg? Nie, nie ma. Ma duży komputer w swojej głowie. Robot. I want you to find Imogen. She's my beautiful wife. She's got short, fair hair. Has she got curly hair? No, she hasn't. Robocie, chciałbym, żebyś znalazł Imogen. Jest to moja piękna żona. Ma krótkie, jasne włosy. Czy ma kręcone włosy? Nie, nie ma. Has she got straight hair? Yes, she has. One, two, three, go. Czy ona ma proste włosy? Tak, ma. 3, 2, 1, start. Nie no, muszę wam pokazać. No, dobra. Ok. This is Imogen, your beautiful wife. She's got short, straight fair hair and... To jest Imogen, twoja piękna żona. Ma krótkie, proste włosy i... I'm not a scarecrow. Your robot hasn't got a brain, Iggy. Nie jestem strachem na wróble. Twój robot nie ma mózgu, Iggy. But now it has got a nice hat. Help, what's happening? Ale teraz ma fajny kapelusz. Na pomoc, co się dzieje? What a disaster. Imogen isn't happy. Robots aren't a good idea. Co za katastrofa. Imogen nie jest szczęśliwa. Robotyn to nie jest dobry pomysł. No więc znowu dziwne rzeczy się wydarzyły. I przy okazji, jak już jesteśmy w tym miejscu, słuchajcie, no to zróbmy najpierw to pierwsze. Jak ona się czuje? Imogen is... Jak było zdenerwowana, wkurzona? Imogen is angry because the robot has mistaken her for a scarecrow. Czyli Imogen jest wściekła, bo robot pomylił ją ze strachem na wróble. Mamy też tabelkę useful. Napisz w zeszycie pełne tłumaczenie zdań. One, two, three, go. 3, 2, 1, start. What a disaster. Co za katastrofa, disaster. What's happening? Co się dzieje? I to są bardzo przydatne zwroty i na pewno będziemy z nimi, słuchajcie, pracować. Na pewno się pojawią na pracy klasowej, może na kartkówce, ale to dopiero, tak jak mówiłem, w styczniu. Mamy comprehension. Pracujcie w parach, opowiedzcie, o czym jest czwarty odcinek komiksu, czy podobał się wam ten odcinek. So, I like this episode. Iggy created a robot and showed his family that he is very intelligent. But the robot wasn't intelligent, and instead of finding Imogen, he brought a scarecrow to them, saying that this is Imogen. And Imogen was very angry, and then Iggy decided that robots are not good inventions. Ok, tak więc słuchajcie, mamy teraz do obejrzenia video 10 i zrobienie Grammar Up, czyli kolejne aspekty gramatyczne naszej nauki. Tak więc obejrzyjcie i posłuchajcie.
this? I don't know. Maybe it's Jack. What? He hasn't got short hair. But he's got brown eyes. Has he got a jacket? No, he hasn't. He's got a t-shirt. This isn't Jack. You can't draw. Wow, this is good. Who's this? I don't know. She's got long hair. But she hasn't got big ears. Has she got a small nose? Yes, she has. And has she got beautiful blue eyes? No, but she's got a long tail. This isn't funny. Has he got a jacket? No, he has not. No, he hasn't. He has got a t-shirt. She has got long hair. She's got long hair. She has not got big ears. She hasn't got big ears. Has she got a small nose? Yes, she has. Okay, so has oznacza ma, hasn't nie ma, więc spójrzmy na stronę 51 Grammar App, verb has got affirmative, he's got a hat, she's got a hat, it's got a hat, verb has got negative, he hasn't got a hat, she hasn't got a hat, it hasn't got a hat. Is got równa się has got, a hasn't got równa się has not got. Na stronie 57 macie to szczegółowo omówione i to już słuchajcie sobie nawet wcześniej ćwiczyliśmy, czyli zauważcie jak się odmienia ten czasownik być, mieć. I have got, you have got, he has got, she has got, it has got. We have got, you have got, they have got. Macie tą całą odmianę i przeczenia, i zdania twierdzące, i pytania na stronie 57. So, let's do grammar practice. Opisz bohaterów komiksu używając podanych wyrazów i has got lub hasn't got. Is it recording or not? Yes. Boże, już 15 minut. Kiedy? Przecież dopiero zaczęliśmy lekcję. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. I patrzymy. Czy Iggy ma krótkie brązowe włosy? No. Czyli Iggy nie ma, czyli hasn't got. I czego? Short brown hair. Imogen. Niebieskie oczy? Yes. Czyli Imogen ma, has got, ach, duże, a nie niebieskie. Ma big eyes.
Nie wiem, skąd mi się wzięło niebieskie, jak to jest big. Ellie nie ma kręconych włosów. Ellie hasn't got curly hair. Eddie. Czy Eddie ma jasne włosy, czy nie ma? Eddie has got fair hair. I uwaga. Robot ma duże stopy. The robot has got big feet. I w ten sposób trzeba utworzyć zawsze te zdania. Czyli jak mamy zdanie twierdzące, to po prostu ma oznacza has got, a nie ma hasn't got. Pracujcie w parach, na zmianę opowiadajcie o tym, co mają lub czego nie mają koledzy lub koleżanki z klasy. No to na przykład Marcel hasn't got long hair. Nadia hasn't got pink hair. Hania has got big smile. Kto jeszcze u was ma coś takiego charakterystycznego? I think Julia has got long hair. Czy Julia ma długie włosy? Wiecie, że ja mam problem z opisywaniem ludzi. Zawsze mam z tym problem. Ja do dziś nie mam pojęcia, jaki kolor oczu ma mój tata. A znamy się 37 lat. Więc zawsze takie jakieś wzrokowe rzeczy to mi znikają sprzed oczu. Dziwne mega. Ok. So, another grammar app. Verb has got questions and short answers. Has he got a hat? Yes, he has. No, he hasn't. Has she got a hat? Yes, she has. No, she hasn't. Has it got a hat? Yes, it has. No, it hasn't. I ponownie na stronie, słuchajcie, 57 znajduje się tabelka, która jest tabelką trzecią, którą już też omawialiśmy. I zauważcie, że jeżeli pytanie zaczyna się na have, w odpowiedzi jest have. Jeżeli pytanie zaczyna się na has, w odpowiedzi jest has. Pytania zaczynające się na has to znaczy, czy ktoś coś ma. Has my cat got a brain? Bubu, masz mózg? Bo to z tobą różnie. Bubu? No co? Tak? Bubu? Have you got black fur? Yes, I have. Have you got big eyes? Yes, I have. Has he got four paws? Yes, he has. Okay. I słuchajcie, zróbmy jeszcze, spróbujmy zrobić to zadanie piąte. Zobaczymy, jak to pójdzie. Albo chociaż trochę, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić i sami może spróbujecie. Napisz w zeszycie pytania dotyczące bohaterów komiksu, używając podanych wyrazów i has got. Wymień się zeszytem z kolegą lub koleżanką i odpowiedz na pytania, używając krótkich odpowiedzi. I mamy przykład. Has Iggy got a sweater? Yes, he has. Pierwsze. Czy Imogen ma czarne włosy? Czyli zaczynamy od has. Has Imogen got black hair? Tak czy nie? No. Imogen to ona, więc she. Jak no, to hasn't. Eddie. A yellow t-shirt. Has Eddie got a yellow t-shirt? Czy on ma koszulkę żółtą? No, he hasn't. Blue trainers. Czy Ellie ma? No to znowu. Has Ellie got blue trainers? Tak czy nie? Okay. Yes. She has.
Czy robot ma okulary? No to tak samo robimy. Has the robot got glasses? Tylko pamiętajcie, że robot to jest jakby rzecz, więc no, it hasn't. I piąte, czy robot ma oczy? Has the robot, bo ten konkretny, got eyes? Yes, it has. Ma dwoje oczu. Ok, możecie teraz zrobić sobie pauzę, żeby to wszystko przepisać i jak wrócicie, pobawimy się w słuchanie i robienie zadania na słuchanie i będzie jeszcze jedna sprawa, ale to do poćwiczenia zapewne w domu. Tak więc do zobaczenia, słuchajcie, za chwilkę. Zróbcie pauzę i przepiszcie sobie te wszystkie zadania.